Nuclear Sharing. Istnieje w NATO taki program. Kiedyś nawet prezydent Andrzej Duda jednym zdaniem wspomniał o tym, że Polska toczyła jakieś rozmowy w sprawie dołączenia do tegoż programu i na terytorium Polski mogłyby się znajdować jakieś elementy, na przykład przenoszenia albo ładunki atomowe. Proszę mi powiedzieć, czy to jest temat taki realny? Czy Polska faktycznie powinna starać się o to, żeby uczestniczyć w tym programie? Niektóre tematy związane z bezpieczeństwem powinny być przede wszystkim dyskutowane w zamkniętym gronie i dopiero wtedy, kiedy jest decyzja, powinny być ogłaszane. I tak w mojej ocenie jest z programem Nuclear Sharing. Otóż bezpieczeństwo i parasol taki nuklearny czy ochrony gwarantują nam Stany Zjednoczone, gwarantuje Francja, gwarantuje Wielka Brytania. Polska, zakupując nowe środki, systemy walki, ma możliwości, aby w tym programie uczestniczyć, bo zarówno samoloty, jak i artyleria rakietowa będzie nam dawała takie, czy daje już nam w tej chwili takie możliwości. Natomiast uważam za błędne dyskutowanie tego w taki sposób poprzez media. Powinno być to dyskutowane w zamkniętym gronie. Czy da nam to ochronę? Nie, no przede wszystkim powinniśmy budować silne wojska konwencjonalne, wspólne zdolności, zgrywać się. To myślenie takie trochę, że kupmy sobie bombę atomową, zagwarantujemy sobie bezpieczeństwo, no jest błędne, szczególnie w sytuacji, kiedy tą bombą atomową czy bronią nuklearną już dysponujemy w ramach kolektywnego systemu obrony sojuszu NATO. To, na co powinna Polska kłaść największy nacisk, to jest to, żeby ten sojusz był silny, spójny i wytrwały, bo wtedy rzeczywiście nie potrzebujemy takiego programu, aby być pewni, że w razie potrzeby zostaniemy tym programem wsparci.